Cześć. Słuchasz podcastu Jestem Kobietą, marki Jest Biżuteria. Rozmawiamy tutaj o wszystkim, co dotyczy kobiet. To przestrzeń, w której razem z naszymi gościniami będziemy zastanawiać się, jak tworzyć świat, który będzie dla nas lepszym miejscem. Ja nazywam się Marta Dyks i poprowadzę dla Was tę rozmowę. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym zachęcić Cię do ocenienia naszego podcastu na Spotify poprzez wystawienie wybranej liczby gwiazdek, zasubskrybowania naszego kanału na YouTube. I podzielenia się przemyśleniami na temat tego odcinka na Instagramie lub Facebooku jest biżuteria. Za wszystkie recenzje bardzo dziękujemy. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Dzisiaj w tym pierwszym odcinku porozmawiamy przede wszystkim o przyszłości kobiet i wszystkim tym, co się w tej przyszłości zawiera o miłości, o powinnościach, walce, planach, marzeniach, życiu po swojemu, bezpieczeństwie, polityce empatii. Ale nie ma przyszłości bez teraźniejszości i zaangażowania w tą teraźniejszość. A jeśli zaangażowanie w teraźniejszość i walka o lepszy świat, to gości nie mogła być tylko jedna i jest nią Maja Ostusz Ostaszewska. Oprócz tego, że jest jedną z najlepszych aktorek, to nie tylko dla mnie, ale też dla wielu innych osób, jest też przede wszystkim kobietą, której głos jest ciekawy i ważny, a zaangażowanie nieocenione. Zanim jeszcze zaczniemy, powiem, że punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie nowa kampania i wideo jest. Um, zatytułowane Jestem przyszłością, jestem kobietą. Jeśli nie widzieliście tej reklamy, to w tym miejscu serdecznie Was zachęcam do zastopowania tego podcastu i, i obejrzenia tego wideo, bo mam takie poczucie, że um, dosyć ważne jest zapoznanie się z tym wideo przed naszą rozmową. I teraz po tym bardzo przy długim wstępie, Maja, witam cię bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za te wszystkie ciepłe słowa i, i zgadzam się, co to, z tobą też zachęcam do zobaczenia tego przepięknego filmiku tak naprawdę, z pięknym przekazem. Kiedy zobaczyłaś tą kampanię, to wideo? Hmm. Jakie były Twoje pierwsze myśli, uczucia, przemyślenia? Pierwsze to po prostu ogromne wzruszenie. Przepięknie to jest opowiedziane, przepiękny przekaz. Zresztą bardzo cenię jest od dawna za ten przekaz, bo można, można robić sztukę, można robić modę, można robić przepiękne rzeczy, przedmioty, a jednocześnie wnosić coś bardzo cennego do świadomości społeczeństwa, do debaty publicznej, coś, co wspiera w w tym wypadku kobiety i to w każdym wieku, i to jest konsekwentnie robi, więc yy, wielka radość, że możemy sobie dzisiaj przy takiej okazji porozmawiać. Yy, wzruszenie i poczucie, że to jest możliwe. Myślę także, że to, jak wygląda rzeczywistość, ta najbliżej nas, naprawdę zależy od naszych decyzji, od naszych wyborów. I oczywiście możemy nie mieć wpływu na globalny. Wygląd świata i dzieje się wiele rzeczy strasznych, bolesnych. Ale gest każdej z nas, bo mówimy tu głównie o kobietach, jakby jeśli jest, jeśli, jeśli jest nas milion, mówię oczywiście tutaj można by rzec banałe, ale z drugiej strony tak właśnie jest. Będzie gestem miliona kobiet i wtedy to zmienia rzeczywistość. Taki jest ten film i pokazuje, że można żyć po swojemu, można być sobą, można być szczęśliwą, można nieść. Tam jest też bardzo dużo takiego światła i radości, co bardzo mi się podoba i piękna. To prawda, ale Ty odebrałaś to wideo jako, taka, jako taką piękną wizję przyszłości, która jest na chwilę obecną być może jeszcze jakąś żonką. Czy jest to faktycznie mhm. postrzegane przez Ciebie w kategorii Okej, okay, to jest możliwe, to jest nasz cel. Ja myślę, że to jest możliwe. Mam, mam ten wielki przywilej i wielkie szczęście być mamą dwójki nastolatków. Moja córka ma 13 lat, mój syn 15, więc też widzę, jak to pokolenie wygląda i oczywiście w związku z tym mam też jakby kontakt z trochę starszymi, młodymi ludźmi. I ja postrzegam w nich wielką nadzieję. To znaczy, to są tak fantastyczni ludzie, tak inaczej myślący. Oczywiście, że mamy też jakieś radykalne odłamy, bardzo nietolerancyjne, ale, ale generalnie też kiedy widzimy y, bunt młodych ludzi na ulicach, czy to związane z młodzieżowym strajkiem klimatycznym, czy kiedy y, tak masowo młodzi ludzie wyszli na ulicę przy okazji jednego ze strajków kobiet, y, to widać, że ta jakość buntu. Świadomość samych siebie jest już zupełnie inna. To jest, tam jest też tak wiele wiary w siebie. My, moje pokolenie jest takim pokoleniem, w którym też jest wiele osób, które walczą. Ale w nas jest ogromne poczucie winy, nawet we mnie, która w ogóle nie jestem wychowana w tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, gdzie ta wina jest jakby od początku nam yy, wtłaczana. W wtłaczana. W sposób, jestem tak. wychowana w filozofii buddyjskiej, a jednak no, mieszkając w tej części świata yy, yy, i czytając te, a nie inną literaturę, też mam to w sobie bardzo silne. I, yy, a to pokolenie, kiedy na nie patrzę, ma w sobie takie bardzo naturalne poczucie tego, co, gdzie są ich granice, na co nie, 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 nie pozwolą. Mają też również w tym buncie, bo, bo ja nie chcę powiedzieć, że moje pokolenie nie ma poczucia humoru, ma ogromne i, i pracując jako aktorka, spotykam się z twórcami, którzy robią no, genialne, prześmieszne, ironiczne, błyskotliwe rzeczy. Ale jednak, kiedy walczymy, to jest nas taka. Coś jest takiego w tym, nie chcę powiedzieć, smutnego, ale czasem nawet patetycznego. Mówię także o sobie. Pamięta, a jak ta patrzę walka tych... mm -hmm, wynika z jakiejś może frustracji i już zmęczenia. Tak. A u młodych ludzi wynika jakby inna jest ta pobudka. Tak, poza tym właśnie jest tam to mnie zachwyciło, że, że w tym buncie jest też bardzo dużo ironii, radości, takiej beki nawet z tego, z tego wszystkiego przeciwko czemu się buntują, a zawsze wydawało mi się, że obśmiewanie złego jest takim też pomniejszaniem tego, co jest bardzo, bardzo dobre i zdrowe. Bo tak sobie teraz myślę, może kwestia tych pobudek, z jakich przystępujemy mhm. do protestów właśnie jest zupełnie inna, bo my jeszcze, nasze, nasze pokolenia, bo myślę, że też moje, ja jestem milenialsem, mhm. ale bardzo mocno różni się od też tego y, pokolenia Gen Z. Y, my walczyliśmy i protestowaliśmy zazwyczaj przeciwko czemuś. Mhm. A takie mam poczucie, że oni protestują i walczą o, co, o coś. O, coś. Mm -hmm. o lepsze, o Super, świat, o lepsze, lepsze, tym, tak. lepsze życie. Mm -hmm, mm -hmm. I oczywiście, że na razie żyjemy w, no, w rzeczywistości coraz bardziej opresyjnej, również jeśli chodzi o prawa kobiet. Ale ta świadomość jest coraz większa. I, i chyba zawsze tak to było w historii, że naj, najsilniejsza opresja wywoływała w pewnym momencie po prostu złamanie tego. Jakaś Taka jest może ludzka natura, po prostu, że musi być, że długo ignorujemy to, co się dzieje. Masowo, bo oczywiście są jednostki, które widzą, przewidują, i, i, i tak no naprawdę. To ale to są jednostki. Natomiast ten duży ruch wymaga jakiegoś takiego dociśnięcia. Także myślę, że, że ta zmiana jest możliwa i szczególnie właśnie patrzę z jakąś wielką radością i zachwytem na to, na to młode pokolenie, bo to są super ludzie. No dobra, ale to wróćmy mhm. do, początku, do początku tego wideo. E, kobieta trzyma w rękach mhm. maleńkie dziecko, jak się potem okazuje córkę. Kilka lat później, ta, e, w kontekście tej samej dziewczynki słyszymy słowa będziesz kim zechcesz. Mhm. I bardzo mnie ciekawi, co na ten temat myślisz, bo ja mam takie poczucie, że to jest bardzo piękne stwierdzenie, bardzo mhm. piękne, śmiałe i odważne bo z jednej strony mamy tą wolność, marzenia, plany, chcemy dla siebie i dla naszych dzieci e, wolności, realizacji mm -hmm. w swoich planach i marzeniach, ale z drugiej strony, i tu już padło to słowo, mamy tą opresję, mamy społeczeństwo, mamy kalki, mamy wzory, mamy normy, role, mechanizmy i czy w takim razie jest to możliwe być kim się zechce? Wiesz co? Ee, tak, myślę, że tak. Wydaje mi się, że e, od paru lat żyję tak, jak chcę. I oczywiście nie zmienia to faktu, że zmagam się z opresyjną rzeczywistością. Wielokrotnie dzisiaj chyba będę powtarzać to, to, mm, to sformułowanie, ale tak istotnie jest. Natomiast to, jak się zmagasz, to, jak. Jakie podejmujesz działania, czy jakich działań nie podejmujesz, to jest Twoja wolność i to jest to, kim chcesz być. Decyzja o tym, jak chcesz żyć, czym się chcesz zajmować, w jakim stopniu. Dla mnie, no mam 50 lat, więc też patrzę na to wszystko z perspektywy dojrzałej osoby, mamy, artystki, aktywistki. Więc dla mnie na przykład też szalenie ważne jest znalezienie balansu. I, I to też jest mój wybór i to też jest moja decyzja. Tak, tak chcę żyć, chcę się angażować. Mam potrzebę, kiedy już działam z różnymi fundacjami, czy, 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 czy z ruchem społecznym, to mam taki rodzaj natury, że ja potrzebuję robić to również aktywistycznie, nie tylko wypowiadać się na ten temat jako osoba publiczna. To jest moja wolna decyzja. Moją wolną decyzją jest, że gram w takich filmach, że gram w takim teatrze, a, a pewne propozycje odrzucam. Więc myślę, że tak, że to jest możliwe. Bardzo ciekawe i to jest też w tym filmiku, doświadczenie dla matki to jest danie wolności swoim dzieciom. Myślę, że to jest bardzo Bo trudne. Myślę to jest naprawdę też, że to jest bardzo trudne i... i, i doświadczenie nie mam żadnego, ale tak sobie myślę, że to może być ogromną trudnością. Mm -hmm. Kiedyś mój tata, który jest bardzo mądrym i takim też otwartym człowiekiem, powiedział mi, że, że dla, dla niego i dla mamy, dla nich najtrudniejsze właśnie było to, żeby pozwolić nam też popełniać nasze własne błędy. Bo czasem tak, Bo chyba to jest taka automatyczna i naturalna po potrzeba rodzicielska, żeby też chronić. Żeby w chronić, tak. Żeby, żeby ostrzec, żeby w jakimś tam czegoś tam nie, nie, nie robił, Bo oczywiście ja nie mam akurat hmm, żadnego problemu z tym, hmm, nie wiem czym oni będą chcieli się zajmować w życiu bo to naprawdę uważam, że, 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 że mogą robić co tylko zechcą, byle to lubili, bo, bo, bo kiedy patrzę na ludzi, którzy zajmują się zawodowo e, czymś, czego bardzo nie lubią, no to niestety to ogromną frustrację e, e, taką kumuluje w nich i, i to, e, chyba, że mają bardzo silną jakąś inną pasję i, i, i ten zawód traktują po prostu stricte zarobkowo, e, ale, ale kiedy patrzę na, na, na tych, którzy wykonują coś, co lubią, bez względu na to, co to jest, to w ogóle jakaś zupełnie inna energia z nich emanuje, więc życzę moim dzieciom, żeby znalazły swoją drogę, ale one jeszcze nie mają pojęcia, co to będzie, I, i, i ja też nie wywieram na nie żadnej presji, natomiast rzeczywiście wiem, że chciałabym je ochronić przed różnymi No właśnie, też decyzjami, chciałam o te obawy ale... zapytać, mm -hmm. bo, bo to jest piękne taka myślenie, że będziesz kim chcesz. Mm -hmm. Natomiast rozmawiamy też o tym, że rodzic ma taką naturalną potrzebę chronienia swojego dziecka. I czy ty masz właśnie takie obawy przed tym, czy twoje dzieci. Faktycznie będą mogły być, mm -hmm. kim będą chciały być, też w tym miejscu i w, w tym kraju. Yy, bo wiesz, bo to, tak. że. Yy, ty, jako rodzic, dajesz im tą przestrzeń mm. i, i tą akceptację, ale też żyjemy w społeczeństwie. I czy masz jakiekolwiek obawy z tym, że coś stanie co, na ich drodze? mam, ale muszę to te obawy zachować dla siebie. Mam co więcej, ja mam bardzo przykre doświadczenie z dzieciństwa, bo ja też no, wychowywałam się w artystycznym domu i, i takim bardzo otwartym, bardzo liberalnym. I w czasie, kiedy, kiedy wszystkie dzieci nosiły bistorowe fartuszki, dziewczyny miały długie warkocze, rodzice, ja byłam zafascynowana, to było w szóstej, siódmej klasie podstawówki, Pan Grokiem. Miałam włosy ostrzyżone na jeża i miałam bluzę sportową. Owszem, granatową, ale wtedy, wtedy, wtedy dzieciaki chodziły w tych, w tych fartuszkach, więc wyglądałam nieco inaczej eee, i nie chodziłam na religię. Jako jedyna wówczas w klasie i dzieci zrzuciły mnie ze schodów. potem Najpierw nauczyciel kazał mi się, kiedy przyszłam pierwszy raz w tych włosach ostrzyżonych na króciutko, to nauczyciel, którego byłam jedną z ulubionych uczennic, bo byłam bardzo dobra z polskiego, kazał mi się przesiąść do ostatniej ławki. Powiedział, że nie może na mnie patrzeć, co moim no, zdaniem. Czyli wygląd było... nagle determinował tak, już kwestię. I co więcej, było to takie przyzwolenie tym jednak, no, dość młodym ludziom w szkole podstawowej. Taki sygnał od nauczyciela, że coś jest nie tak, że tą osobę można no, się potraktować. Tak, i rzeczywiście zostałam zrzucona ze schodów, mocno się poturbowałam, miałam tam parę rzeczywiście obrażeń, mm, więc ja to pamiętam, a powodem było tylko, tylko mój wygląd i to, że nie chodzę na religię, nic więcej. Yy, a czy to był moment, w którym yy, zdałaś sobie sprawę, że istnieje dyskryminacja i czy to był moment, w mm. którym. Dotarło do Ciebie, czy obudziło się w Tobie takie poczucie, że. Trzeba stawiać temu czoła. Wiesz co? Myślę, że tak. To znaczy, nie wiem, czy to było w pełni uświadomione, bo oczywiście wtedy bardzo to przeżyłam. To jest też taki moment w życiu bardzo no młodej osoby, klasie. że się tak, że się potrzebuje mieć, tak, tak, no, potrzebuje się być zintegrowanym z grupą, więc to było dla mnie bardzo trudne. No super, zachowali się moi rodzice, tata, przed do szkoły zrobił w ogóle totalną awanturę i, i tak zawalczyli o mnie wtedy oboje z mamą i to było fajne. To mi też pokazało, że warto mówić, że, 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 że bo rodzice absolutnie uważają, że dalej mogę wyglądać. Tak jak chce. Ale, ale dla mnie to było trudne doświadczenie. Natomiast no istotnie no tak trochę to w życiu jest, że kiedy czegoś sami doświadczamy, pomaga nam to potem empatyzować z osobami, które doświadczają czegoś podobnego. I oczywiście nikomu nie życzę. Czasem wystarczy po prostu ta zdolność do empatii, czyli umiejętność wyobrażania sobie siebie jako kogoś innego i, i, i zrozumienie położenia tej, tej drugiej osoby, czy też w moim wypadku, tu akurat teraz o tym nie mówimy, ale dla mnie bardzo ważne jest też przeciwdziałanie. Niehumanitarnemu nie traktowaniu zwierząt, więc ta empatia w moim wypadku też bardzo jest ważna wobec y, w ogóle jakby innych istot. No ale wracając do, do, do moich dzieci, więc y, tak. Oczywiście, że się pojawiają niepokoje, ale z drugiej strony yy, to jest naturalne. I jako mama muszę je chować w sobie i, i na pewno nie będę, nie wiem, im mówiła, słuchajcie, nie malujcie w taki sposób, nie wiem, paznokci, nie noście takich fryzur, nie ubierajcie się w takie czy inne kolory. No, super, to jest bardzo ważne, co mówisz, że faktycznie jako rodzic masz te obawy mm -hmm. i, i masz jakieś niepokoje, ale to są twoje niepokoje tak. i to ty musisz. No, to Nie jest... można tego przelewać. Nie na można. To ja jest mam wspaniałe. taką śmieszną historię, jak pamiętam, moje dzieci zaczęły na samym początku zaczęły same podróżować komunikacją miejską, wracać ze szkoły. Śledziła I to było... się? Słuchaj, no w ogóle, <laughs> oczywiście. I to było tak stresujące, ale też wiedziałam, że ja się muszę opanować. I to było, one były w ogóle totalnie wyluzowane, były no to totalnie gotowe, odważny w ogóle luzik. Natomiast ja, to mówię tam oczywiście o, o, o sytuacji kilka lat wstecz. No teraz to są już naprawdę Poważni, poważni nie ludzie, śledzi, nie ale pamiętam, pamiętam nie, to co się działo też w ogóle w mojej głowie i ja musiałam tak naprawdę jakby siebie z sobą coś przepracować, żeby też ich w ogóle nie, nie, nie infekować jakim swoim niepokojem, więc to było bardzo ciekawe. No tak, dzięki, mogę powiedzieć, że oni są też i takie doświadczenie macierzyństwa na każdym etapie rozwoju naszych dzieci jest, jest też taką nauką dla nas, to jest świetne, naprawdę. No dobra, to robimy teraz na suwaku szybki mm -hmm. przeskok e, do kolejnego, kolejnego roku. Mała dziewczynka dorasta, e, staje się nastolatką i młodą kobietą. Pada hasło, bo możesz żyć jak chcesz. Już o tym wspomniałaś, e, i ja nie wiem, czy ty pamiętasz tą scenę e, z, z wideo. Mm -hmm. To była scena, w której ja zamarłam, i dopiero potem zdałam sobie sprawę, jak bardzo mój mózg. Mm -hmm. Mój kobiecy mózg jest zainfekowany, bo ta scena finalnie skończyła się dobrze. Tak. Mówię o tej młodej dziewczynie Która wychodzącej z tak. klubu. Mm -hmm. W pierwszym momencie ja miałam takie poczucie O mój Boże. Mm -hmm. Ja wiem, jak to się skończy. No tak, tak. Nieodwracalne wraca, różne tak, filmy, sytuacje z nie. agresją. Tak. Zwłaszcza, że to ona jest... idzie w takim, nie wiem, czy przejściu. Wychodzi, jakimś pod, tak, tak, i przechodzi nagle tak. w przejściu, ubrana mm -hmm. imprezowo, roześmiana, tak. krótka sukienka i wychodzi za nią chłopak. Ja, ja naprawdę zamarłam mhm. i potem dopiero zdałam sobie sprawę jak absurdalny i chory ten świat jest, że ta scena automatycznie przywołuje mi takie, że to jest taka nawet kalka, mhm. że ja przez sekundę nie zawahałam się na temat tego, że mhm. to może być dobry gest, tak. dobrze zakończona scena. I, I kiedy zobaczyłam, jak to się, jak to się potoczyło, miałam takie. Uff. Mhm. Zeszło za mnie to całe napięcie, i dopiero pomyślałam sobie: No nie, to jest jakby bardzo coś nie tak. I najgorsze jest to, że my się poniekąd do tego przyzwyczajamy. Mhm. Więc też wracając do tego pytania: m, możesz żyć jak chcesz. Mówiłaś już wcześniej o, o tych wyborach, o wolności. Ale ja chciałabym tutaj podpytać o kwestie audiobooków, mm -hmm. bo mam wrażenie, że twój głos jest głosem audiobooków idealnych, tych audiobooków, <laughs> których należy słuchać, które są bardzo wspierające, inspirujące dla kobiet. Mamy tutaj Świat bez kobiet, mamy Czułą Przewodniczkę mm -hmm. i mamy przede wszystkim, i tutaj chciałabym od tego wyjść, opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. Mm -hmm. Yy, można tam usłyszeć Twój głos i... Yy. Jest to bardzo piękne, chciałam zapytać Ciebie o to, jakie buntowniczki tobie towarzyszyły, jak dorastałaś, jak byłaś dzieckiem, czy w ogóle towarzyszyły ci jakieś mm. buntowniczki. Zacznę od tego, że w literaturze kobiecej, literaturze dla dziewczynek było zbyt mało tych bohaterek kobiecych, dlatego teraz z taką wielką radością czytam to wszystko, tam była też mała księżniczka Karoliny Lewestam, i, i, i to wszystko, co właśnie przeznaczone jest dla dziewczynek. Bardzo bardzo mocno to czu, zaczęłam czuć, kiedy, 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 kiedy pojawiła się na świecie moja córeczka, i sama szukałam dla niej bohaterek nie tylko, nie tylko Ani z Zielonego Wzgórza, ale tych właśnie, które pokazują, że, że mogą zawalczyć o co tylko zechcą. Mm. Ta wydawnictwo Debitz zwróciło się do mnie rzeczywiście z tam głosem wszystkich serii, co było dla mnie wzruszające, że ta ostatnia seria to była seria, którą napisała, bo wcześniej pisałam o buntowniczkach z całego świata pisałam, czytałam o buntowniczkach z całego świata. Ostatnia seria była napisana przez Sylwię Hutnik i to były polskie buntowniczki i taką, yy, yy, taką niespodziankę mi zrobiła, mianowicie jeden rozdział był o mnie i zresztą to nagrała Sylwia. I to było bardzo dla mnie wzruszające, bo się już zżyłam bardzo z tą serią i nie spodziewałam się czegoś takiego. Więc, więc brakowało mi zawsze tych, tych kobiet. Wiesz, dla mnie. Ja. Odkryłam feminizm jako ruch społeczny, już jako bardzo dorosła, dojrzała osoba. Wcześniej robiłam to bardziej intuicyjnie i po prostu szukałam inspiracji. Zawsze dla mnie było ważne to, wszystko, co dzieje się z przyrodą, ze zwierzętami, więc oczywiście taką postacią ikoniczną była dla mnie Jane Goodall. W książkach szukałam zawsze też jakichś bohaterek dziewczęcych, albo wyobrażałam, przywiązywałam się do jakiegoś bohatera, który, który akurat w tej książce był chłopcem, ale myślałam sobie o tym, że to równie dobrze mogłaby być dziewczyna. Eee, lubiłam, nie wiem, przygody Tom kasojera eee, ale ja też, też no bardzo lubiłam Mary Poppins i moją ulubioną no, bohaterką tak była bardzo. właśnie Mary Poppins, a nie, a nie dzieci. Fajna była taka bardzo stara seria pięcioro dzieci i dywan, pięcioro dzieci i Feniks, bardzo taka to mnie, magiczna. To mnie ominęło. Super. I tam były świetko to jest rzeczywiście takim staroświeckim językiem czyta pisane. I kiedy czytałam to mojej córeczce, to była Taka trochę zdumiona, nawet nie znała znaczenia pewny, pewnych słów, ale to było też fajne i były świetne tam te dziewczynki, chociaż oczywiście to, to jeszcze, jeszcze to wychowanie tego, co wypada chłopcom, co dziewczynkom, było takie ograniczające. No oczywiście pipi. O, która no to jest klasyk. Ogóle... Ja się na tym totalnie tak. wychowałam i pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam, bo wydaje mi się, że chyba pierwszy raz zobaczyłam, a nie przeczytałam. U mnie mhm. był ten tak. odwrócony trochę proces. To w jaki sposób ona żyła, pamiętam, no, wielkie wrażenie. Tak. Wielkie wrażenie. Wielkie, zrobiło. tak, na mnie też i myślę, że to była, to jest taka ikoniczna postać dla dziewczynek. E, wolność, wygląd, coś, Ale co... jednocześnie ona była dobrą postacią. Tak, tak. Że to nie był bunt na zasadzie mhm. jestem rozkapryszonym dzieckiem, które krzywdzi innych. tak. tak. Tylko żyję po swojemu, jestem tak. wolna, ale jestem… Dobrą postacią. Tak. I to było tak, mi się to bardzo podobało, bo zazwyczaj dzieci, które były pokazywane w różnego rodzaju książkach, to te, które były wolne, jednocześnie były. Nie chcę użyć tego słowa niegrzeczne, bo, mm -hmm. bo pewnie wiesz, do czego zmierzam, natomiast zazwyczaj te które żyły poza schematem, nie do końca były też takimi dobrymi postaciami. A tu się, no zło, tak, a tu się tak. dwie rzeczy nałożyły. No cała to historia z Pinokiem. Czyli dla mnie w ogóle Pinok jest jakąś makaryryczną bajką. Makaryczna ja uważam, bajka. że znęcanie się nad tym chłopcem tylko dlatego, że chciał być wolny i miał po prostu fantazję, to jest bardzo dziwna bajka i ja nie lubię tej wróżki z tej bajki i zdecydowanie zawsze byłam trochę po stronie tak Oczywiście było mi żal zawsze dzepetta, bo to taki był szlachetny i tu może trochę niefajnie, że ten synek ten, ale cała reszta, to, że on gdzieś pojechał, se, w ogóle chciał się bawić, szaleć, doświadczać e, e, świata, a nie siedzieć w nudnej ławce. To było przecież ekstra, więc ja, <sum> ja uważam, że to jest makabryczna bajka i w ogóle nie, nie, nie uważam, że to jest jakiś wzorzec. Fajne jest w ogóle, że świat się zmienił. Jak patrzyła się, tak będę wracać do moich dzieci, skoro mówimy też o tym, bo na przykład już teraz w, w szkołach też często właśnie dzieci bardzo krytycznie podchodzą, na do lektur. Moja córka jakiś czas temu przerabiała w pustyni i w puszczy, i sama jeszcze ja nie zdążyłam, bo wiadomo, co ja mogę okay. myśleć o tej tak. pozycji. Natomiast ja jeszcze nie założyłam nic powiedzieć, a ona już, mamo, to jest jakieś rasistowskie, mamo, to jest nie fair, dlaczego oni by ci biali, to jest jakiś... Ja Ale... mówię, no tak, to jest kolonializm i tak dalej, no w ogóle super, Ale że... miałaś takie myśli, kiedy ty byłaś dzieckiem i czytałaś tę książkę? Bo ja tego w ogóle nie zauważyłam. Nie, szczerze, że... że jak ja byłam mm -hmm. dzieckiem, to dla mnie była to piękna przyjaźń tak. pomiędzy białym chłopcem i, i mm -hmm. czarnoskórym, yy, czarnoskórym mm -hmm. chłopcem. i ja to czytam jako piękną Aha. historię przygodową, w ogóle mi nic nie świtało w No ale też godziliśmy się na taki świat pełen nierówności i tak. to dlatego, to z początku naszej rozmowy, czy myślę, że jest możliwe to, co, co widzimy w tym filmiku, tak jest, ponieważ właśnie zmieniła się mentalność, zmieniło się postrzeganie świata. Dla moich dzieci to jest oczywiste, że nawet jeśli czegoś nie rozumieją, Ktoś, ale, ale ktoś sobie życzy, żeby nie wiem, tak, a nie inaczej się do niego zwracać, albo tak, a nie inaczej chce żyć, to to jest jego prawo. Yy, I one już intuicyjnie wyczuwają pewne rzeczy, nie, 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 nie ma w nich zgody na, na, na nierówności. Yy, I jest to całkowicie naturalne, więc uważam, że zmiana... Nastąpiła gigantyczna, tylko że na razie, jakby w świadomości, tak. pewnie jeszcze bardzo długa droga. I oczywiście też mam. <laughs> Jestem, no, no, byłabym naiwna, gdybym myślała, że, że wszystkie dzieci w naszym kraju mają taki background i mają tę otwartość. Mam pełną świadomość, że żyjemy w jakiejś bańce. I, 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 I dla nich to wszystko jest normalne, ponieważ dla ich rodziców jest normalne. Natomiast to, co dla kogoś może się wydawać nowe, dziwne. Więc więc. Więc, więc, tak to jest. Ale, ale, jest, ale, ale czuję te, te przemiany. Y... Ale może ona też trochę wynika z tego, że nasze pokolenia były bardziej zdane, mimo mm -hmm. wszystko w sposobie myślenia i światopoglądzie na swoich rodzicach, bo nie mieliśmy mm -hmm. tak wielkiego dostępu do całego świata. Jakie mają teraz młodzi ludzie? Tak, to prawda, to prawda. Że mogą bardziej konfrontować mm. ten światopogląd rodziców mm -hmm. z tym, co się po prostu ogólnie dzieje. Tak. No, my nie do końca mieliśmy taką szansę. Ta szansa pojawiła się, ale później. Mm -hmm, mm -hmm. To prawda, to prawda. No To są te, te, też ciągła dyskusja nad złymi i dobrymi stronami e, internetu. E, tak, internetu. Ja dostrzegam chyba jednak więcej dobrych. E, ale jeszcze wracając do tego, jakie były moje, bo oczywiście potem poznałam też wspaniałe myślicielki ze świata, ale dla mnie też e, naprawdę przełomowe, było, kiedy 20 lat temu przeczytałam pierwszy raz Agnieszka gra w Świat bez kobiet. I Wspaniała nie, nie muszę ci w o tym mówić, jak się bardzo, jak byłam bardzo szczęśliwa i wzruszona, kiedy teraz powstało wznowienie i Agnieszka poprosiła, żebym właśnie ja nagrała tego audiobooka. Polecam z całego serca tę książkę. Pamiętam, że też kiedy ją czytałam te lata temu, pewne rzeczy wydawały mi się radykalne. Dziś, kiedy ją nagrywałam, nie widzę tam nic radykalnego, widzę tam czystą logikę, a co więcej, nawet dla osób, które pamiętają tę książkę i czytały ją przed laty, będzie niezwykle cennym powrót do niej, bo Agnieszka, są takie rozdziały, w których ona wchodzi w jakiś rodzaj polemiki z samą sobą. Nie chciała naruszać struktury tej pierwotnej książki, no, bo to by już nie było wznowienie, tylko byłaby to nowa książka, ale dodała jakby rozdziały, w których pisze, co, co myśli dzisiaj o tym. To jest fascynujące. I to jest ja w ogóle uważam, że to jest super, że. Ja mam zawsze takie poczucie, że życzenia y, pod tam nie zmieniaj się. Mm -hmm. Zawsze tak y, trochę mnie y, irytują od środka, ponieważ, mm -hmm. no wiadomo, jakby pewnego rodzaju cechy fajnie zachować, ale dla mnie nie zmieniaj się jest takim utrzymaniem pewnego statusu. No ja bym nie chciała mm -hmm. zmi nie zmienić się od mojego no. 16 roku życia. Dzięki bardzo. Ja <laughs> Dzięki też. bardzo. Nie chcę. Więc dla mnie to jest wspaniałe, że się zmieniamy no, i dzielicie. wspaniałe jest to, że weryfikujemy swoje poglądy. I w takim razie, jaki jest pogląd, który ty... Być może czy jakaś myśl, którą mm -hmm. zweryfikowałaś, któraś tobie zmieniła na przestrzeni czasu. No wiesz, właśnie to, co wydawało mi się czasem radykalne w przestrzeni w przestrzeni praw kobiet, też dyskusja, która toczy się ciągle, na przykład, jak istotne jest używanie feminatyw, i czy to jest jakieś dziwactwo, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne. Mnie też ileś tam lat temu wydawało się, że jest ok jak jest, a jednak dzisiaj rozumiem, że i, i też właśnie dzięki tej książce, że Figura kobiety w przestrzeni publicznej, w chwili kiedy ją wygumkowujemy, w chwili kiedy, kiedy odbieramy jej ważność w takiej przestrzeni symbolicznej, właśnie słowa, kultury, debaty publicznej, sprawia, że kolejne pokolenia nie mają tej siły. Nie rozumieją, że to jest. Dziś może nam się wydawać jakieś słowo, czy znaczy mnie się już nie wydaje, ale może się wydawać jakieś słowo dziwne albo trochę śmieszne. Natomiast za tych kilka lat ono będzie normalne. normalne. I rzeczywiście, kiedy się skupiło, skupiłam na przykład na tym, które z tych słów, na przykład które zawody mają nazwy, mają rodzaj żeński, które męski, to istotnie te najbardziej cenione, najbardziej takie, powiedziałabym, nobliwe, zawsze męski. Szalenie ważna jest ta zmiana, więc ja z przyjemnością używam feminatyw i uważam, że to jest bardzo ważne. Pamiętam też, jak niesamowite wrażenie na mnie zrobił rozdział w tej książce. Pamiętam, ja byłam zachwycona, też takie albumy powstawały. Pamiętam nawet, jak byłam w pierwszej swojej ciąży, czyli mój syn ma teraz 15 lat, czyli 16 lat temu, i, i były takie piękne albumy. Z, 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 całe życie od tam m, początku. M, Zarodek, płód, potem dzidziuś i to, to dziecko, tam, tam, tam był jeszcze rodzaj, w, to było w pierwszej osobie pisane, mam teraz tyle lat, mam teraz znaczy mam tyle dni, mam tyle miesięcy i tak dalej i tak dalej. I były zdjęcia i te zdjęcia, i ja wtedy, wydawało mi się to przepiękne, a potem jak przeczytałam Agnieszkę, stwierdziłam, Jezu, jak bardzo no, ona ma rację, czego? no ty, w, 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 w płodu a, okay. i... Zauważ, to jest naprawdę szokujące, i do dziś zresztą to bardzo pokutuje w przestrzeni też te, y, osób anty, tego środowiska anti że ten dziedziuś, y, wcześniej tam y, y, zarodek płód, w końcu dziecko, y, pływa w jakiejś kosmicznej przestrzeni. Tam nie ma ciała kobiety, tam nie ma ścianek macicy. To, to jest jakaś kosmiczna, czyli y, jest osobnym bytem. Kobieta jest wymazana. Tak. Yy, I to jest coś okropnego, na co ja w ogóle to się zwracam pod, uwagę. To jest podświetlone, Ta, podświetlone to jest w, ogóle... w jakiejś y, różowo-fioletowo-gwieździstej masie, po prostu prawie droga mleczna tam jest, <laughs> czyli w ogóle już gdzieś blisko Boga. Oczywiście mówię teraz cały czas tak. skpiąco, ironizuje, y, gdzie jest matka tego dziecka, gdzie jest kobieta. I to, takich rzeczy jest dużo to są rzeczy oczywiście takie które wchodzą pod korowo ale które sprawiają że postać kobiety figura kobiety jest jakoś jakoś znika tak mm -hmm. w związku z czym to i inne oczywiście rzeczy sprawiły że w debacie o prawie do naszego własnego ciała, do decyzji o, 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 o tym, czy chcemy być matkami, czy nie chcemy, nagle wtrącają się wszyscy z zewnątrz, nagle rzeczywiście okazuje się, że ta historia tego płodu, to jest jakaś oderwana historia od matki, I że to jest jakieś osobne ciało. Więc takie rzeczy, które mogą, można było kiedyś przegapiać, okazują się bardzo ważne. Bo one budują y, świadomość krok po kroku. Dużo mam takich y, przemyśleń. Yy, chciałabym jeszcze w tym temacie, m, możesz żyć jak chcesz, porozmawiać mm -hmm. o takim wątku. Yy. No nie chcę powiedzieć mniej przyjemnym, bo to, mm -hmm. o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, też jakoś wielce przyjemne. Mm -hmm. Nie jest to oderwanie chociażby płotu od matki. Już teraz naprawdę mówię też w sposób bardzo kpiący o tym. Yy, ale ja często spotykam się z takim mm, podejściem, kiedy dziewczyny mówią och, ale ja sobie żyję jak chcę, ja sobie żyję po swojemu, bo ja mogę wszystko i no tak, ale teraz ja zahaczę tutaj o taki wątek kultury gwałtów, w której my żyjemy. Mm. Według policyjnych statystyk co roku w Polsce, według policyjnych mm. statystyk co roku w Polsce dochodzi do 1000, od 1800 do 2300 gwałtów. Natomiast ze statystyk Niebieskiej Linii wynika, że rocznie ofiarą gwałtu pada ponad 30 30 tysięcy kobiet. Mm. Natomiast eksperci i znawcy tematu mówią, że skala i, i ilość może być jeszcze większa, ponieważ jak wiemy, statystyki są natomiast trzeba umieć też je czytać mm -hmm. i wiedzieć z czego one wynikają i w Polsce wyglądają tak jak wyglądają bo wiele ofiar po prostu nie, nie zgłasza, nie, nie zgłasza tego, tego i teraz przejdę y, do takiej postaci nie wiem czy znasz y, Jacksona Kaca jest to no. amerykański działacz, działacz feministyczny i antyseksistowski, mm -hmm. i on jest jednym nie, z takich najbardziej e, znanych aktywistów działających z przemocą mężczyzn wobec kobiet. Mm -hmm. I tutaj pojawia się taki wątek. Pan Jackson odbył kilkukrotnie już takie szkolenia w armii amerykańskiej: sadza kobiety, sadza mężczyzn, rozdaje wszystkim kartki długopisy, i mówi: To wypiszcie, proszę. E, co robicie każdego dnia, co robicie na co dzień, aby mhm. uniknąć przemocy seksualnej i molestowania? Mhm. No i tutaj pojawia się taka reakcja ze strony mężczyzn. Zazwyczaj nie wiedzą w ogóle o co mhm. chodzi, mhm. trochę sobie żartują, trochę, trochę śmieszkują. W efekcie oddają zazwyczaj puste kartki. Natomiast domyślasz się, jak wyglądają mhm. kartki kobiet. Mhm. Jesteśmy, czy ja myślę, że ty też, jak i, jak i wiele innych kobiet. Na poczekaniu jesteśmy w stanie z rękawa wysypać to, co robimy każdego dnia, już nawet w sposób nieświadomy, mm -hmm. żeby uniknąć takich sytuacji. Mm -hmm. No te wszystkie historie o tym, że nie biegamy po, nie biegamy po parkach po zmroku, mm -hmm. nie biegamy z słuchawkami w uszach, wracamy z kluczami w dłoni, jak mm -hmm. widzimy mężczyznę w ciemnej ulicy, przechodzimy na drugą stronę, obracamy się za siebie i takich przykładów jest cała masa. Um, no, mężczyźni tego nie mają, mężczyźni mm. tego nie czują na co dzień. E, wiadomo, że w kwestii takiego zwykłego bezpieczeństwa, no, mężczyzna też dba o swoje bezpieczeństwo. Tak. Tylko, że u mężczyzn to najwyżej skończy się, najwyżej. Nie chcę temu umniejszać. Mhm. Natomiast to się kończy jakąś, nie wiem, kradzieżą, rabunkiem. Mhm. U kobiety to wygląda troszkę inaczej. Tutaj wracam znowu do mojego pytania. Czy my na chwilę obecną? Faktycznie możemy żyć tak, jak chcemy. Czy, czy, to jest, mm -hmm. czy to jest to, jak my chcemy żyć? Bo to jest trochę absurdalne, mm -hmm. że trochę o tym zapominamy. Tak, no niestety tutaj y, myślę, że, że, że nie, nie, nie ma jeszcze przestrzeni bezpiecznej. I, I sama też swojej córce mówię, że jak ktokolwiek nam coś cię zaczepia, albo coś mówi, że coś ci pomoże, albo podwiedzie cię, yy, yy, albo jak właśnie kogoś takiego widzisz, to przejść na tą drugą stronę, i tak dalej, i tak yy. dalej. Pamiętam też, że była taka kampania, to było tak szokująca, to był ten bardzo prosty zabieg, że po prostu to samo przetrafiało się odwrotnie, bo odwrócenie płci. I że kobiety siedzące na ławce gwizdały na chłopaka, śmiały się z niego, komentowały jego strój. Yy. Właśnie było coś takiego, że w noc tam on i z drugiej strony szła grupka y, y, babek, i on, on się przestraszył. To tak wiele dawało do myślenia. Y, tak, bo sobie no, myślisz, że w tej sytuacji no. to jest śmieszne A śmieszne, tak, śmieszne. śmieszne, A śmieszne. A to jest nasza a w rzeczywistość. Z drugiej stronę tego już nawet nie zauważamy, to jest nasza rzeczywistość. No niestety, to jest coś, o czym nawet niestety nie myślimy. tak to jest. I ja też, kiedy oglądałam ten film, i jest ten moment, kiedy ten chłopak ją woła, też myślałam, że, że może się przytrafić coś złego, i to była taka ulga, jak on po prostu tak. podniósł jej kolczyk który zgubiła. No myślę, że w tej materii mamy bardzo dużo do zrobienia. Myślę też, że jest szalenie ważne i, i też to staram się mówić mojej córce i żebyśmy zawsze to powtarzały, że koniec z tymi bzdurami, że coś kogokolwiek prowokuje. Nieważne jak jesteśmy ubrane, nieważne jak się zachowujemy, nieważne czy jesteśmy pijane, czy jesteśmy trzeźwe, nieważne czy to jest ktoś nie obcy, nie czy to jest nasz przyjaciół. przyjaciel, czy to jest nasz partner, czy to jest nasz mąż. Jeśli mówimy nie to znaczy nie i koniec tylko, tylko, ty, tylko tyle i aż tyle yy, więc yy, więc yy, no to jest ogromne ale to pole do pracy. jest nie tylko Praca y, kobiet do wykonania, w, w sensie takim, żeby o tym mówić, że hej, to nie jest to jest nie dla jest nas okay. wszystkich, to jest praca do wykonania dla wszystkich. Ja mam, no mówię to szczęście, że mam i syna i córkę, więc po prostu syna. rozmawiam z, 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 z nimi w domu i, i też A Ja mam partnerem. wrażenie, że to mężczyźni muszą też y, mocno przepracować temat tego, że okej, okay, oni być może nie robią tego celowo, mm -hmm. być może nie robią tego złośliwie, nie chcą nam zrobić krzywdy, natomiast nie wiedzą, że pewne zachowania powodują u nas mm -hmm. dyskomfort, i to jest też ich praca do zrobienia. <noise> to było takie symptomatyczne parę razy, kiedy zdarzyło mi się na jakichś różnych demonstracjach y, zabierać głos, i na przykład przed nami występował któryś z panów. Absolutnie nie, nie ja jestem totalnie za równością, i więc nie, nie to, że ja teraz chcę się przyczepić do mężczyzn, ale, ale jednak pa, parokrotnie przytrafił mi się coś takiego, oczywiście zwróciłam na to uwagę, nie mi się przytrafiło tylko wszystkim tam obecnym, że ten występujący przed nami chcąc bardzo być miłym i bardzo to była dobra intencja, i na przykład jak zapowiadał albo mówił o innych ten występujących, to mówił na przykład pan profesor, zawsze to była te. A, a o kobietach to było albo, albo w ogóle Kasia Zosia, albo majeczka. Piek, piek Albo pani. dziewczynki, albo piękna pani, albo piękna na na pani. tu świetne dziewczyny, yy, tak, yy, piękna pani yy, i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę też yy, wiem, że intencja była okej, okay. ja też jestem taką osobą, która uważa, że też no, nie bądźmy tacy sztywni i czasem naprawdę trzeba się uśmiechnąć albo komuś żartem odpowiedzieć. Tak, ale nie zawsze wynika to ze złości. Tak, czasem ktoś też coś chlabia, też nie, nie osądzam, także ktoś gdzieś, nie wiem, u, u nas, my też jesteśmy przyczepiamy się robimy aferę po prostu no w internecie lubimy, na bardzo. dwa tygodnie, że ktoś coś chlapnął, zamiast y, na miejscu powiedzieć stary, no serio. Chlapnął to chlapnął. Tak, chlapnął to zdarza. chlapnął, coś głupiego, nie wiem, gdzieś wybuchł, albo miał, nie wiem, denerwował się czymś kompletnie innym i odpalił nagle y, 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 kompletnie od czapy. No, ale nie róbmy już z tego kogoś po prostu tak. y, pierwszego, Mizogina, szowinisty, bo coś tam palną głupiego, ale jest to symptomatyczne, że również dlatego uważam, że język jest ważny. Już pomijam fakt, że ja pracuję językiem i, 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 i w ogóle przekaz. U nas też nie ma takiej y, tradycji tego story. To jest też szalenie ważne, że my musimy opowiadać też naszą historię. To są nasze korzenie, to jest nasza tożsamość, więc ja nie bagatelizuję języka i y, y, y warto na to zwracać uwagę, ale. Mówię też, też postrzegam taki drugi, jakby nurt dla mnie bardzo niebezpieczny, jakiejś strasznej zawziętości. I takiego w ogóle zamiast skupić się na tym, co możemy zrobić dobrego, że możemy zrobić jakieś w ogóle zmiany. To po prostu jest jakaś taka. Łapanie się za słówka jest obecnie. Tak, jest po prostu całe, i potem jedna osoba to udostępnia, a potem druga przekazuje sobie, oznacza się. I jakaś jest taka nagonka na rzeczy, które. W moim poczuciu, wręcz mogą zrobić krzywdę wtedy, kiedy mamy naprawdę do czynienia z poważnym problemem. To prawda. Przejdźmy teraz do takiego wątku um, uroczego. Zobaczymy, jak to się skończy tutaj w, tym, w tej rozmowie. Yy, następna scena dotyczy miłości. Mhm. Jest bardzo piękna. Ja się bardzo wzruszyłam. Yy, znowu mamy tę samą. Ta sama bohaterka, która przewijała się wcześniej, teraz y, jest na ślubie, na ślubie pary jednopłciowej i słyszymy jedno z najpiękniejszych stwierdzeń, które ja chyba w ogóle słyszałam. Miłość zawsze znajdzie drogę. Mm -hmm. I, I co my tutaj z tym fantem zrobimy? Bo ja mam wrażenie, że okej, to, ta scena została pokazana w pewien sposób, natomiast ja ją odczytuję nie tylko w takim kontekście, w jakim ona została pokazana. Ja widzę tutaj o, o wiele więcej. Ja bym mogła w, ten, w tę scenę i w ten wątek włożyć i faktycznie związki partnerskie, i śluby par jednopłciowych, mm -hmm. ale też adopcje in mm -hmm. vitro, Oczywiście. i wszystkie tematy dotyczące po prostu miłości, i, i tego, gdzie wiem, prawo staje mm -hmm. nam na drodze do tej miłości. No niestety, żyjemy, żyjemy w, w, w kraju, w którym prawo jest po stronie y, radykałów czy też może nie prawo, bo prawo jest prawem, prawo jest neutralne, ale, ale jest jakby zawłaszczone przez radykałów. Nie ma u nas, nie, nie można u nas brać, pary jednopłciowe nie mogą brać ślubów, nie ma, nie ma adopcji przez pary jednopłciowe, chyba, że omijają to, no, bo mam takie zaprzyjaźnione pary i oczywiście są cudownymi rodzicami, ale, ale y, y, no, jakoś to musiały... Ominąć. Mm, to jest bardzo smutne. Ale, Maja, ba przepraszam, ja ci mm -hmm. przerwę teraz, bo aż się yy, niedawno zagotowałam. Ja, co mm -hmm. prawda, nie jestem jakoś strasznie mocno yy, zaznajomiona z tematem adopcji. Mm -hmm. Natomiast yy, zostałam ostatnio uświadomiona, że problem adopcji nie dotyczy tylko par jednopłciowych. Mm -hmm. Problem adopcji dotyczy również. Związków, które nie są sformalizowane. Tak, tak, tak. Ja w, wiem, kolokwialnie wiem to mówiąc, przyjaciół. wypadłam z butów, mm -hmm. może być para, która jest ze sobą i, i 20 lat. Nie ma to znaczenia, bo trzeba być powyżej chyba. 5 lat po ślubie, aby móc. Yy, no to jest szaleństwo. To jest szaleństwo, rzeczywiście dziecko. to jest chore, i, i czasem, jak się to uświadamiamy, to jest w ogóle coś takiego, że w ogóle nie możesz to uwierzyć. Ja nie mam Jak to uwierzyć. również, co mnie też szokowało, yy, ja akurat nie miałam problemu żadnego z zajściem w ciążę, więc moje dzieci są. Z, z, yy, yy, no, no, no po prostu poszło nam to, że tak powiem, gładko, ale, ale kiedy się dowiadywałam i wiem od znajomych, że też barierą jest wiek. Nieszczęśliwe, samotne dzieci w domach dziecka i mogłyby mieć po prostu miłość w domu i to, i te wszystkie obostrzenia, że to jest, znaczy nasze państwo jest takim też, mówię o tym, co jest w tym głównym nurcie, bo naprawdę uważam, że tu mieszkają też cudowni ludzie i ja jestem w ogóle bardzo Oczywiście. przywiązana do Polski, ale to, co jest w tym głównym rundzie, nurcie, to jest w ogóle, my żyjemy jakby w takiej patologicznej rodzinie, to znaczy żyjemy cały czas nie, w, w opresji. W I to jest czasem tak szokujące, że ja tego kompletnie nie rozumiem. Super, zresztą pamiętam, jak Kora o tym pięknie mówiła, która była w domu dziecka i która mówiła, dlaczego nigdy nikt mnie nie zapytał, y, y, czy ja bym nie chciała być adoptowana przez parę jednopłciową? Bo oczywiście by chciała. Więc y, no to jest do zrobienia, to jest jakiś koszmar, to jest wstyd, zwłaszcza, że też y, patrzymy na resztę świata. No my w Europie to już jesteśmy naprawdę, już została taka maleńka tylko wysepka tych państw, w których nie wolno brać y, ślubów y, parom jednopłciowym, ale też widać... To się dzieje w krajach, w których byśmy wcale... Y, tak! tak szybko się tego nie spodziewali. Tak. I, e, I widać, że to się fantastycznie sprawdza. Myślę teraz też o adopcjach, no bo śluby, no to tak. też wiadomo, no pary y, 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 jednym się to układa wspaniale, inne się rozpadają. Ja nigdy nie wzięłam ślubu, ja żyję w wolnym związku, więc też bym w razie czego nie mogła, nie mogła tak, mimo że jesteśmy z Michałem 17 lat razem, mamy dwójkę dzieci i, i wspólny kredyt, co też wiadomo łączy. E, oczywiście ja jestem za, 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 za e legalizacją i związków partnerskich i i e, e, ślubów dla par jednopłciowych, i jestem za adopcją przez pary jednopłciowe. E, bardzo chętnie, głośno to mówię. Uważam, że to jest szaleństwo, co się wyprawia. Zwłaszcza, że to jest e, to krzywdzi wszystkich, bo krzywdzi i tych dorosłych, którzy marzą o tym, żeby zalegalizować swój związek i o tym, żeby być rodzicami, ale to jest również wstrętne i paskudne wobec dzieci, e, które. Mogłyby zostać obdarowane miłością, a odbiera im się te szanse. Oczywiście, no tu znowu, znowu świadomość, że mieszkamy w, w wielkim mieście w Warszawie i to nie jest tak do końca wymierne, ale jednak jak patrzę na relacje z różnych parad równości w Polsce, no to to też napawa, napawa. Y, y, optymizmem i, i nadzieją, daje nadzieję, bo te parady są coraz większe, coraz radośniejsze, coraz więcej młodych ludzi. No to jest ale super. Ale też jest w ogóle. coraz więcej starszych ludzi. Tak. Ja bardzo często na tych paradach widzę na przykład dziadków ze swoimi wnuczkami i mhm. wnukami. To jest super, ale to też jest, no bo, no to jest też to, o czym, o czym już mówiłyśmy, czyli świadomość, zrozumienie, bardzo często, tak też było z pokoleniem moich rodziców, moich dziadków, oni uważali, że że te, te, te też nie ma problemu, że o pewnych rzeczach się nie mówi. Jak teraz widzą, znaczy, co się dzieje, jak widzą całą tę nagonkę na, na, na środowiska LGBTQ, no to to ma. To budzi się w nich taki sprzeciw. Pamiętam, jak na, i rok temu, i, i, i w tym roku, jak była Parada Równości w Warszawie, i nawet tak w takiej mojej bańce na Facebooku pewne osoby yy, z jakichś środowisk prawniczych napisały: Pierwszy raz w życiu idę na Paradę Równości. Bo one oczywiście zawsze jakby były za, ale nie czuły potrzeby, żeby iść. A teraz no, przebrała A tak, się bo, miara, bo, więc. Bo kiedyś mieliśmy takie poczucie: okej, okay, to nas nie dotyczy. Aha. To jest święto osób o. Pełne radości, Ta, ale, pełne tak, radości tak. ale nie nasze. Mm. I teraz mam wrażenie, że to jest takie właśnie może to nie jest nasze, ale naszym obowiązkiem jest wsparcie. A ja uważam, wsparcie że jest nasze. Ludzi. Ja uważam, że właśnie ważna świat, że, że, że myślenie też nasze jest szalenie ważne, żebyśmy my zaczęli też traktować cały ten ruch i siebie, mówię o osobach heteronormatywnych, jako ten plus. Dla mnie to jest no, to ważne. Ciekawe, to dla to mnie ciekawe. to jest ważne. Ja uważam, że to jest, że, że, że zawsze jak będziemy mówić, my i oni, a tak, wiesz, my jesteśmy to ja jakby jednym wielkim zbiorem. Ja więc, ale, ta, ale wiem, o czym mówisz, tak, tak. Ja tylko... Nie chciałam, jakby, wiesz, przejmować hmm? i znowu zabierać dla siebie mm -hmm. czegoś, co no, nie jest moje, ale jest moje w takim kontekście. To są moi znajomi, to, to, jest to są moi przyjaciele, tak, to jest też moja tak. sprawa. Okej, okay, to nie jestem Aha. ja, ale moją sprawą staje się to dlatego, tak. że to są. Bliscy mi ludzie, moi sąsiedzi, moi przyjaciele, oczywiście. i dlatego to też jest częścią mnie. Ale super, też poruszyłaś teraz temat, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, i myślę, że wymaga ogromnej takiej też wrażliwości. I żeby tak, z jednej strony to jest nasza sprawa, więc wspieramy, ale rzeczywiście to, co powiedziałaś, szale szalenie ważne, też nie zawłaszczać, że. Y y y Cała była bardzo też taka ciekawa dyskusja w pewnym momencie, jeśli mówimy o języku i takim języku włączającym na przykład, że, że nie mówimy kobiety, tylko osoby z macicami. A to jest szalenie też ważne, że właśnie z przestrzeni publicznej, z języka nie można wyeliminować słowa kobieta. Tak, bo... I, to jest, I to jest też trochę to, o czym ty powiedziałaś, to jest bardzo ważne, ale to wymaga po prostu myślę, Wrażliwości, otwartości, też nie bycia. Ale takim... też trochę dystansu mhm. może. Może trochę też dystansu. Oczywiście, że tak. Z tego wątku przechodzimy w wątek. Już przyszłości, przyszłości, mhm. mamy rok 2072 mhm. e, i zostaje powołany najbardziej kobiety rząd w Polsce, co mhm. oznacza, że kobiety są w większości. I teraz e, kilka faktów ja się przygotowałam. Rok 2020, mm. nagłówki. Nowy rząd prawie bez kobiet. Jest najgorzej od lat. E, w tamtym czasie, w 2020 roku, po rekonstrukcji rządu, została się tylko jedna kobieta. Mm -hmm. Mówimy o Polsce. Tak. Obecnie, e, sprawdzałam to wczoraj, żeby nie być gołosłowna, są cztery kobiety na łącznie 25 stanowisk. 25 stanowisk mm -hmm. łącznie z premierem. Cztery kobiety. Mm -hmm. Jednocześnie, kilka miesięcy temu, Australia ląduje z nowym rządem i rekordową liczbą kobiet na 13 stanowiskach ministerialnych, 13 na 17 z tego co pamiętam. Mhm. Mamy też Finlandię, gdzie na czele rządu stoi kobieta. Rok 2021, wspaniała. Albania, wspaniała. Mhm. Rok 2021, Albania i pierwszy taki rząd w historii, i tu znowu jest 13 na 17 resortów objętych przez kobiety. No, i jesteśmy z powrotem u nas. Mhm. Nie można mówić o przyszłości bez teraźniejszości, bo to, jak obracamy się w tej teraźniejszości, ma wpływ na, na przyszłość. Mhm. Czy to jest w ogóle możliwe, Twoim zdaniem, żeby w tym 2070, symbolicznie w 2072? żebyśmy mieli szansę czytać takie nagłówki. Mam nadzieję, że tak. To w ogóle yy, yy, zabawne, że akurat w tym filmie jest taka data, bo ja się urodziłam w 72, czyli to będzie 100 lat. No. Bo ich tak... Yy. No to Możemy też przyjąć, bo powiedziałaś, że skończyłaś 50 A. lat. Yy, bardzo ci tego życzę. I możemy przyjąć, że jeśli zakładamy, że będziesz żyła 100 lat, jesteś dokładnie w połowie tak. drogi, więc znowu to jest dowód na to, że jesteś idealną osobą do tej rozmowy. Rozmowy o przeszłości, teraźniejszości i, tak. i przyszłości. Tak, tak, tak. tak. Jak się złożyło. Eee, wiesz, to mam nadzieję, że tak będzie. To znaczy, ja jestem za parytetem, absolutnie. I e, bo jeśli chodzi o przestrzeń. O organizacje pozarządowe, ponieważ bardzo dużo działam w takich organizacjach, i to zarówno prozwierzęcych, i bardzo dużo mam kontaktów ze środowiskami feministycznymi i ty, ty, tymi różnymi fundacjami prokobiecymi, jak również od jakiegoś czasu z fundacjami, stowarzyszeniami, które zajmują się prawami człowieka i. Tam wszędzie w przewadze są kobiety. A już jeśli chodzi o sprawy związane z y, prawami zwierząt, no to w ogóle jest tam no, 90% kobiet i 10 mężczyzn, fantastycznych mężczyzn, cudownych. Jestem absolutnie za równowagą. Y, nie sądzę też, żeby to był dobry pomysł, że, że jest większość kobiet. Y, ja jestem za, za, za równouprawnieniem i za, za równowagą. I oczywiście, kiedy ta, y, kiedy, kiedy ta równowaga będzie zupełnie naturalna, no to wtedy mogą się liczyć tylko kompetencje, ale w tej chwili no bardzo właśnie, potrzebne chciałam, jest jednak, wprowadzenie bardzo ten, ten wątek. Bo, to są głupie argumenty. Bo to bo są znaczy, argumenty. Tak, znaczy, w chwili, kiedy jest prawdziwa równość. To tak, liczy się tylko, liczą się tylko, liczą się tylko kompetencje. Więc faktycznie ten argument jest zasadny, ale on nie jest zasadny na dzień dobry. Mm -hmm. O nim możemy rozmawiać. O to, tak, O to chodzi, zwłaszcza, że no, są kompetentne później. osoby i tu, i tu. I, yy, I oczywiście, że to kryterium kompetencji też musi obowiązywać, ale, ale jestem zdecydowanie za parytetami. No dobra, ale yy, powiedziałaś o tym, że w organizacjach pozarządowych, yy, fundacjach, działa dużo bądź nawet więcej kobiet. Mhm. Jak ci się wydaje, dlaczego lądujemy w takiej sytuacji, że w tych miejscach są kobiety, a w polityce, w rządzie faktycznie jest ich, mhm. jest ich o wiele mniej, a w zasadzie no, jak na lekarstwo? Mhm. No, pewnie lepiej by to powiedziała tutaj jakaś socjolożka, miałaby na to lepszą odpowiedź. Myślę, że to jest też z jednej strony pokutuje to, w czym wzrastałyśmy, czym w, czym, w czym. w tych pewnych jednak kliszach, stereotypach, bo to jest bardzo trudne, kiedy jesteśmy wychowane w jakimś nurcie, i nawet jeśli tego nie mamy w domu, ja w domu nie miałam, ale no, społeczeństwo, tak szkoła i tak dalej, więc z jednej strony to, z drugiej strony my nie mamy w Polsce, to się może troszeczkę zmienia, bo pojawiają się też rzeczy nowocześniejsi politycy, ale przez całe lata też polityka na przykład młodemu pokoleniu, dlatego tak jakby w ogóle stroniła od, od wzięcia, nie wiem, kiedy były demonstracje organizowane przez partie opozycyjne, to było tam niewiele młodych ludzi, ponieważ polityka, politycy się źle w Polsce kojarzą. No tak, to nie, Ta zmiana nie jest też cool. jest konieczna. To nie jest kult, cool, jest bardzo ważne, żeby pojawili się tam ludzie, trochę takich jest, ja przez swoje działania prospołeczne poznałam takie osoby, które z powodów ideologicznych weszły w politykę, bo chcą zmieniać świat na, na lepszy po prostu, a tam mają na to realny wpływ. Ale to nie jest, to, 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 to jeszcze długa droga też do tego, no też tą część polityków zachowuje się tak skandalicznie i tak bardzo nie można im ufać i tak bardzo jest to oparte na na jakiś ciągu do kariery, że to zniechęca. Ale mówię, ja poznałam parę osób, o których mogę powiedzieć, że są takimi ideowcami i, i, i którzy rzeczywiście nawet, poświęcili jakby wygodniejszą swoją pozycję, żeby mieć wpływ realnie na zmiany, więc znam wiele osób naprawdę, czy może niewiele, ale, 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 ale znam osoby, które, które są, którym, którym można zaufać, które poszły w politykę, natomiast no... Polityka też chyba chyba, tak sobie gdybam, tak? Bo nie, nie znam się na tym, ale skoro rozmawiamy, no to tak sobie gdybam. Polityka ma też w sobie coś, na przykład mnie parokrotnie pytano, czy chciałam się zająć polityką. Nie chcę się zająć polityką. Ja zresztą czuję, że wybrałam dobrą drogę, ja kocham też to, co robię zawodowo. To jest wielka moja pasja i uważam, że mam tam też dużo do zrobienia i, i wolę działać y, społecznie, aktywistycznie, y, ponieważ polityka jest też swego rodzaju. Można powiedzieć, to jest dy, że to jest dyplomacja, ale to jest też swego rodzaju, jakby gra, tak? I to, jest też, to są też pewne targi. Że na przykład, że dobrze, za, odkładamy na bok jakiś temat, żeby przeprowadzić inny. Dla osób takich jak ja widziałaś serial. To jest oj, O jest wspaniałe! O polityce. Mm -hmm. I o pierwszej kobiecie na stanowisku premiera Danii. Aha. Premier, została A, premierką tak. Danii. Tak. Y, tylko jak będziesz się kusiła o oglądanie, nie popełnij mojego błędu, y, ponieważ ja y, na fali tego, że ten tak. serial zrobił się popularny, mm, obejrzałam sezon. Tam jest wątek w ogóle y, Grenlandii, paliw aha. kopalnych, tak. dealowania, aha, trochę aha. Rosja wszystkie takie aktualne wątki się pojawiły. Mm. Wspaniały serial. Po czym okazało się, że ja obejrzałam ostatni sezon, <laughs> ponieważ ten serial wznowili po 10, tak, 10 rozumiem, latach. Tak. On był robiony 10 lat temu i w tamtych sezonach ta kobieta wkraczała Aha. na to stanowisko. I faktycznie minęło 10 lat, i oni wznowili, mhm. zrobili kolejny sezon, grają te sam, ci sami aktorzy, te same mhm. aktorki, e, wątki są tak. aktualne, ale to pokazuje to dokładnie, o czym ty mhm. mówisz. Tą grę. Tak, te zasady, to, że Czyli coś ona odkładamy jest być może na to jest Potrzebna, ale ja na przykład bym tego nie mogła robić. To znaczy, ja bym nie mogła powiedzieć, dobra, nie be, mówię przez chwilę, że nie ma sprawy, że chów przemysłowy jest ok, albo że hodowla zwierząt na futra jest ok, ale za to coś tam. No ja. Tak, Nigdy to nie po, nie handloma, powiem, że to jest ok. To jest tak. takie przekupstwo, mm. trochę takie. Nie chcę tak mówić, bo z drugiej strony no, bardzo chcę, żeby byli świetni politycy, więc nie chcę nikogo zniechęcać. Wręcz czy ja bym chciała zachęcać ludzi, którzy mają taki power i, i czują, że mogliby to robić, żeby wchodzili y, do polityki. Y, natomiast no, no, jest, y, jest to inny rodzaj. Y, no, aktywności. Mi się w ogóle wydaje, bo powiedziałaś o tych parytetach, i to jest dosyć ważne, to jest bardzo ważne yy, w chwili, w której i w takim systemie, w którym teraz funkcjonujemy, ale ja mam też poczucie, że odejście od takiego męskiego sposobu rządzenia, mm -hmm. i tutaj nie mówię tylko o polityce, mówię też o, o biznesie, mm -hmm. że wszystkie kobiety, znaczy, no nie, wycofuję się, nie mm -hmm. powiem wszystkie, bo raczej stronia, większość kobiet, która wchodzi do polityki czy do biznesu, mhm. jest trochę zmuszana do wejścia w te męskie buty, aha, że aha. ten kobiecy sposób zarządzania, kobiecy sposób działania. Nie do końca jeszcze był, nie wiem, traktowany serio, nie mm -hmm. do końca był szanowany i zazwyczaj kobiety, które się zajmowały nie wiem, męskimi zawodami, tak. czy wchodziły w takie kręgi typowo męskie, musiały się dostosować. Mm -hmm. Nie wnosiły tej swojej tak, energii i tej swojej wizji, i być może odejście od tego, tego mm -hmm. trybu i tego systemu spowoduje, że. Więcej kobiet będzie chciało podróżować. Tak, podejmować na pewno. A poza, tym, no a poza tym, właśnie te paratycy są też po to, bo jeśli jest jakaś kobieta, która naprawdę może zrobić bardzo dużo, zdziałać, a wie, że nie ma żadnej szansy na tak zwaną jedynkę i będzie ciągle spychana gdzieś tam jakby niżej, to będąc w organizacji pozarządowej, jest w stanie zrobić dużo więcej. Więc no, to jest konieczne. Powiedz mi jeszcze mm -hmm. na koniec: e, no właśnie, bo tak, porozmawiajmy o przyszłości, mm -hmm. ale porozmawiajmy o teraźniejszości względem przeszłości. Mhm. Mm Zamotałam. Co zmieniło się na lepsze? No właśnie ta świadomość, wiesz. Pamiętam, że kiedy jak, jak tutaj przyszłam, wspomniałaś nasze pierwsze spotkanie w 2016 roku i jak niewiele osób, spotkałyśmy się przy okazji jakiejś demonstracji związanej z prawami kobiet i popatrz, jak niewiele wtedy osób publicznych, kobiet, dziewczyn, a dokładnie jeszcze powiem aktorek, w ogóle brało w tym udział. Jak niewiele dziewczyn w ogóle chciało powiedzieć jest, czuje się feministką. A już żeby zrobić zdjęcie z, jeszcze chyba wtedy nie było błyskawicznych, ale z jakim róża, będą z różą. Wenus z różą to w ogóle było, że o maja ty to jesteś taka radykalna, ty to jesteś odważna. Nawet dzisiaj... ja współorganizowałam ten marsz, nawet nie wiesz ile osób mi odmówiło tak. z tego powodu, że jest to kontrowersyjne, radykalne. Co jest kontrowersyjnego w tym, że chcemy równego poszanowania Oczywiście i równego traktowania? Nie ma traktowania. nic kontrowersyjnego, ale zauważ, że dzisiaj fajne aktorki, fajne piosenkarki już ci tak nie powiedzą. Tak. Już teraz byłoby sposób, to obciachem. Teraz byłoby obciachem nie pokazać się z błyskawicą lub nie powiedzieć tak jestem po tej stronie i to jest bardzo pozytywne kiedy patrzę na właśnie na paradę równości kiedy patrzę na młodzież w liceum mojego syna to jest totalna nadzieja i to się zmieniło totalnie na plus, totalnie na plus. Jesteśmy też, oczywiście, że nie wszyscy i oczywiście, że pewien starszy człowiek, e, który naprawdę powinien już się sobą zaopiekować i iść na emeryturę, bredzi, że możemy podpocząc. palić wszystkim, więc, więc zdarzają się takie absurdy. Natomiast generalnie wiemy, jaka jest sytuacja. Polska też to jest bardzo fajne, bo w Polsce na przykład bardzo spada spożycie mięsa. Oczywiście, w tym samym czasie, Warszawa jest okolic weganizmu. tak, absolutnie, to jest raj, raj wegański, to jest coś cudownego, jestem z tego bardzo, bardzo dumna, jestem, ja jestem weganką, wegetarianką całe życie, moi rodzice postanowili nie jeść mięsa, a od lat jestem weganką, no więc to jest w ogóle cudowne. I oczywiście też mam świadomość, że w Europie spada spożycie mięsa, ale są miejsca na świecie, gdzie rośnie, tak czy inaczej, jest w tej naszej przestrzeni, jest coś pozytywnego. Pamiętam jak przyjeżdżałam na plany zdjęciowe i mówiłam, że chcę danie bez mięsa, to wszyscy mnie pytali, czy ja chora jestem na coś, a potem panie, yy, yy, bo, bo to były w większości panie, teraz też to jest już w, akurat w barobusach jest, jest parytet yy, i na przykład w sąsiednim gotowali jakieś... Kruski, leniwe, pierogi, naleśniki. A ja mówię, ale słuchajcie, nie możecie mi tak, jak tam szykujecie z tymi mięsnymi daniami, po prostu zrobić y, y, tych jarzyn, tej kaszy i po prostu nie dawać mi tego mięsa. No ale to nie będzie jarskie. Więc pamiętam, że to była w ogóle abstrakcja. Dzisiaj. Połowa ekipy prosi o bezmięsne bo po prostu lepsze, smaczniejsze, zdrowsze. Tak. A było, była taka sytuacja przy jednym z filmów, gdzie pod koniec filmu 90% ekipy jadło to, to, co myśmy tam poprosili, <grym> owsianki, warzywa i tak dalej. Więc zmienia się naprawdę, zmienia się dużo i, i, i oby za tą zmianą jakby świadomości oczywiście poszły te zmiany systemowe, bo to jest nadal masakra, no to, to nie ma co... co, co, co. Umniejszać stopnia masakry, w jakiej obecnie jesteśmy. Ale wierzysz w to, że jest to możliwe i nie jest to mrzonka i jakaś wizja. Jest to możliwe. To zależy, to zależy od kreacji. nas. Mhm. To zależy od nas i czyli co? 2072. <grym> tak. tak. Widzimy się i świętujemy. <grym> <grym> tak. <grym> <grym> bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo Ci również dziękuję. Bardzo to była dla mnie też ważna rozmowa. Dzięki. Dzięki bardzo. To był odcinek podcastu. Jestem kobietą, marki jest biżuteria. Dziękujemy, że jesteś z nami. Zostaw swoją opinię o odcinku na naszym profilu na Facebooku lub Instagramie i wystaw recenzję na Spotify. Do usłyszenia!